Jakie miejsce będzie wymarzone na włoskie wakacje? Gdzie skosztujesz przepysznych regionalnych smakołyków, wygrzejesz ciało na piaszczystej plaży, wieczorem pobawisz się w klubie i będziesz mieć okazję cieszyć oko niezapomnianymi widokami, zwiedzając przy tym co nieco. Emilia-Romagna to region na północy Włoch ze stolicą w Bolonii. Jest to jeden z większych regionów we Włoszech, który zamieszkiwany jest przez około 4 miliony osób. Będziemy promować region Raweny, bo tutaj były powodzie i trochę turystów anuluje swoje przyjazdy, a wszystko jest już tutaj okej. To jest jeden z powodów, ale ogólnie będziemy promować ten region. Ta część kraju jest niesamowicie zróżnicowana. Od gór, poprzez zabytki, piękną architekturę, po piękne piaszczyste wybrzeże. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i warto zainteresować się regionem, planując kolejne włoskie wakacje. Jednym z wakacyjnych kurortów będzie Ravenna i to właśnie Ravennę oraz pobliskie miejscowości mieliśmy okazję eksplorować podczas naszej ostatniej podróży do Włoch. Tym, co tam zastaliśmy, dziś podzielimy się z Tobą. Powiemy, co warto wiedzieć o Ravennie, gdzie zjeść, gdzie się zatrzymać i w czym Ravenna jest lepsza od Wenecji. Sporo historii można się tutaj dowiedzieć. Nie będziemy wszystkiego Wam pokazywać, bo to by Was zanudziło, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. To sobie to znajdzie w Wikipedii. Naprawdę takie historyczne, ciekawe miejsca religijne, jeżeli ktoś się interesuje takimi sprawami, to warto to zobaczyć. Ogólnie Ravenna jest nazywana miastem mozaik, bo są tutaj naprawdę takie perełeczki. Teraz właśnie widzieliśmy jedne z najstarszych, pochodzące z 5-6 wieku. Zatrzymaliśmy się w uroczym pensjonacie, oddalonym około 100 metrów od Bazyliki Świętego Witalisa. Hotelik w sercu Ravenny jest wręcz wymarzony na włoski pobyt w regionie Emilia-Romagna. Obsługa jest przemiła i pomocna, pokoje czyściutkie i niesamowicie przestronne. Hotel jest urządzony bardzo gustownie i ze smakiem. Hotel w Ravennie zdecydowanie godny polecenia, a link do tego hotelu znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Buongiorno! Buongiorno, witamy z Włoch! Słuchajcie, widzieliśmy właśnie gniazdo żółwia kareta, które tutaj rzadko się spotyka, żeby tutaj zakładały gniazda i składały jaja. Odwiedzałem tutaj te tereny, ale przeważnie tylko w celu odżywiania się i turystycznie. This event is the first one that a sea turtle decide to not also feed, but also nest. Ten region Włoch to też świetne miejsce dla miłośników kempingów, kamperów i namiotów. Holiday Village Florence to świetne miejsce dla rodzin. Znajdziesz tam miejsca noclegowe pośród bujnego i pachnącego lasu iglastego, a w pobliżu piękna, szeroka i piaszczysta plaża. Całość jest świetnie zacieniona drzewami, więc jest fajna ochrona przed upalnym słońcem, przez co na ujęciach z drona nawet nie widać domków ani kamperów. Innym miejscem na wybranie się pod kemping jest Park Tahiti. To stworzone przez włoską familię miejsce jest wręcz wymarzone do spędzenia rodzinnych wakacji. Na terenie kempingu spotkasz wielu Holendrów, a kto jak kto, ale Holender zna się na takiej formie wypoczynku. Jest to ogromny teren, który praktycznie jest niewielkich rozmiarów wioską, której bram nie trzeba nawet opuszczać. Ogromne pole kempingowe, są tutaj kampery, namioty, domki, wszystko co się zamarzy, baseny, spa jakieś różne. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to zdecydowanie chyba warto się tu wybrać. Jest tutaj wszystko. Na pobliską plażę dojedziesz ciuchcią lub przejdziesz się spacerem. Na terenie kempingu znajdziesz domki przystosowane dla rodzin z malutkimi bobasami, dla osób starszych czy dla rodzin z pieskiem. Ravenna jest jednym z trzech głównych miast regionu Emilia-Romagna i nazywana jest miastem mozaik. Znajdziesz tu cudownie zachowane mozaiki pochodzące z 5 czy 6 wieku. Słuchajcie, ze względu na to, że kościół jest wybudowany na wodzie praktycznie, miasto całe i on się zapada. Tutaj mamy kilka poziomów, za mną można zobaczyć poziom z 5 wieku, później dobudowano, troszkę podniosłono kolumny i po troszku on jest cały czas tak podnoszony, bo zapada się powolutku. I zaraz Wam pokażę pierwszy poziom, który jest w tej chwili już zalany wodą. Miasto obfituje w piękne zabytki, klimatyczne restauracje, wąskie, urocze uliczki z charakterystycznymi okiennicami. W Ravennie jesień swojego życia spędził autor Boskiej Komedii. Moi drodzy, pamiętacie Boską Komedię? Tutaj za nami jest pochowany Dante. Tam skosztujesz też wyśmienitej piadiny oraz lokalnego wina na Piazza del Popolo. Miasto niegdyś było istotnym portem morskim, stolicą Cesarstwa Rzymskiego, Królestwa Teodoryka oraz centrum bizantyjskiej władzy w Italii. Ravenna położona jest 10 km od Adriatyku. To miejsce we Włoszech będzie wymarzonym kierunkiem wakacyjnym dla miłośników sztuki, dobrego jedzenia czy wina.
jeśli ktoś jest zainteresowany sztuką, a zwłaszcza mozaikami. Piękne miejsce, gdzie możecie sobie takie rzeczy zobaczyć, pozwiedzać, poczytać na ten temat. Tutaj odpoczniesz na plaży w jednym z kurortów Cervia lub Milano Marittima. Tutaj zrobisz zakupy. W regionie skosztujesz niezapomnianych dań i świeżych owoców morza. Comacchio to kolejne miejsce, kolejna miejscowość, którą warto tutaj odwiedzić, jeśli ktoś lubi zwiedzać, ktoś lubi historię. Niekoniecznie w taki gorący dzień jak my dzisiaj jesteśmy, bo to nie jest aż tak przyjemne przy 36 stopniach, ale mimo wszystko dajemy radę, bo jest ciekawie. I Comacchio jest nazywane taką małą Wenecją. Tak, Wenecją, Little Venice, no to dokładnie małą Wenecją. Nie jest jednak tak zatłoczona i szczerze mówiąc daleko jej do tłumów, jakie odwiedzają Wenecję, co dla wielu będzie na plus oczywiście. Jest tutaj zdecydowanie mniej turystów, ale za to spotkacie youtuberów, nie? Szewczyk Travel, zadzieram kiece i lecę, także jak wolicie youtuberów, to tutaj, nie w Wenecji, nie? Tutaj też skosztujesz lokalnego dania z węgorza i przepłyniesz się łódką po delcie del Po, gdzie można spotkać, uwaga, flemingi, które przywędrowały tutaj z południa Francji. Od przewodnika w muzeum dowiedzieliśmy się, że dopiero w latach 60. tutaj w tej miejscowości do domów zawitała bieżąca woda. Wcześniej jego ojciec opowiadał mu, jak jeszcze żyli bez elektryczności, a załatwiali się do wiaderka i wieczorami wyrzucali oczywiście wszystko do kanału. W mieście Cervia będziesz mieć okazję poznać tajniki pozyskiwania tutejszego skarbu regionu, czyli słodkiej soli. You can tell me if it is sweet or not. Okay. Te miejscowości oferują oczywiście też cudowne włoskie jedzenie. Wiecie, co tutaj jest najlepsze? We Włoszech włoska kuchnia. W ankiecie, w której na naszym kanale głosowaliście, wygrała włoska kuchnia. Były do wyboru grecka, włoska i hiszpańska lub inne. Było dużo głosów na polską kuchnię, także fajnie, że lubicie też nasze jedzenie. Ja też lubię, ale jednak wygrała w ankiecie włoska. Mieliśmy okazję poznać wiele świetnych restauracji, do których zaprosili nas lokalsi, na których zaproszenie w tym regionie Włoch byliśmy. Nie chcemy tutaj przynudzać miejscami, gdzie i co dobrego można zjeść, ale dla osób zainteresowanych restauracjami w tej części Włoch polecamy wpis na naszym blogu podróżniczym, gdzie nieco dokładniej zagłębiamy się w temat jedzenia i restauracji. Link do wpisu znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Ravenna to także niesamowite atrakcje dla tych, którzy lubią nieco bardziej eksplorować. Znajdziesz tam takie perełki jak Kościół Świętego Witalisa, Muzeum Galli Placidi, jeden z 8 zabytków miasta Ravenna wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wewnątrz jedne z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych mozaik, Baptyserium Neońskie. Obiekt jest jednym z najlepiej zachowanych baptyseriów i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Baptyserium zostało wybudowane w V wieku, co czyni je najstarszym zabytkiem w Ravennie. Tu we włoskim mieście Ravenna spoczywa w grobowcu ciało twórcy Boskiej Komedii. O ciało Dantego, bo o nim mowa, wciąż upominają się władze Florencji. Artysta pochodził właśnie z tego miasta. W środku grobowca pali się lampa wotywna zasilana oliwą z Toskanii, która jest dostarczana do Ravenny każdego roku przez florencką delegację. Wielkie wrażenie robi kopuła mauzoleum, która jest jednym kawałkiem marmuru o wadze około 270 ton i średnicy 11 metrów. Pracownia Coco Mosaico. W atelier można zamówić obraz bądź kupić jeden z wielu istniejących tam w galerii. Piękne miejsce, w którym sztuki mozaiki uczą się studenci z całego świata. Na miejscu poznaliśmy studentkę z Nowego Jorku, która już od tygodnia pochłaniała tajniki tej sztuki. Tutaj, moi drodzy, możecie sobie zrobić nawet kurs układania mozaiki. Tutaj jest dziewczyna z Nowego Jorku, która drugi tydzień tutaj się uczy, jak układać takie mozaiki. Także naprawdę bardzo popularna rzecz w tej części Włoch. Tego typu atrakcje, muzea i zabytki mógłbym wymieniać jeszcze długo, ale nie chcę Was tutaj zanudzać. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego wpisu na blogu, który przedstawia 11 najciekawszych atrakcji Ravenny. Ravenna to sporo więcej niż zabytkowe budynki. Miasto to również cudowne klimatyczne uliczki z charakterystycznymi okiennicami, urocze hoteliki we włoskim stylu. A tutaj, moi drodzy, były nagrywane kilka włoskich filmów. Bardzo popularne tutaj miejsce. Restauracje i markety z cudownym, świetnym i lokalnym jedzeniem. Miasto potrafi zauroczyć i z pewnością warto wziąć zarówno samą Ravennę, jak i cały region Emilia-Romagna pod uwagę, planując kolejne włoskie wakacje. Ravennę i jej okolice mieliśmy szansę eksplorować dzięki współpracy. Zarówno my, jak i inni podróżujący blogerzy, influencerzy i youtuberzy, nie tylko z Polski, przybyliśmy do Włoch na zaproszenie regionu Emilia-Romagna. Celem było pokazanie całego piękna i pysznej kuchni oraz upewnienie się, że po powodziach, które nawiedziły
odwiedziły północ Włoch wiosną, nie ma ani śladu, o czym już wspominałem. Ravenna jako jedno z niewielu miejsc w regionie została cudownie pominięta przez wodę. Wszystkie tereny wokół zostały zalane. Nigdy nie było tutaj źle, tak. Ten teren akurat nie został, no, nie został nawet zalany, także jak tutaj nam powiedziała pani lokalna, że tutaj żyli jak w bańce, w której nic się nie stało. Dookoła wszędzie była powódź, a u nich się nic nie stało. Region jest gotowy na przyjęcie turystów, plaże są piękne, a sama Ravenna, jak i cały region Emilia-Romagna są wręcz wymarzone do spędzenia włoskich wakacji idealnych. Jeśli myślisz o odwiedzeniu Włoch, ale jeszcze nie wiesz, na które miejsce się zdecydować, to zobacz koniecznie nasz film o organizacji i błędach wyjazdu do Wenecji. Film jest już widoczny na ekranie, zatem do zobaczenia w tamtym filmie. Cześć!